którym zawsze Oki, a dziś zapraszam na odcinek, gdzie zrobimy test wiedzy o slime, który znalazłam w książce Laboratorium Slime. Słuchajcie, jest 10 pytań, mam dwa pisaki, jeden fioletowy do zaznaczania odpowiedzi, drugi do zaznaczania, czy to jest błędna, czy poprawna odpowiedź. I sprawdzimy, czy przez te pół roku robienia sama z siebie slime'a, uczenia się tego sama, zobaczymy, ile się nauczyłam, ile wiem, czy jest może coś do poprawy i jaka jest moja wiedza względem slime. Czy jestem taką dobrą ekspertką dla Was, czy może jednak jeszcze muszę się pouczyć. Więc ja pokazuję Wam pytania zaraz i na nie odpowiadamy. Więc co, zabieramy się do rozwiązywania testu. Zaczynamy od pytania numer 1. Aktywatorem jest A. soda oczyszczona, B. płyn do soczewek plus soda oczyszczona, C. płyn do soczewek. No każdy z nas chyba wie, że to musi być odpowiedź B. płyn do soczewek plus soda oczyszczona, więc zaznaczam sobie tutaj. To jest proste pytanie. Dobra, pytanie numer 2. Gdy slime za bardzo się klei, trzeba dodać aktywator, to było A. B. trzeba go wyrzucić. No, można też tak zrobić, ale to tylko robią ci, którzy się poddawają. C. trzeba zamknąć go w szczelnym pudełku na 2 dni. No dobrze, wiemy, że jeżeli za bardzo się klei slime, to trzeba dodać aktywator. Odpowiedź A. Pytanie numer 3. Pigment metaliczny najbardziej sprawdza się w... Odpowiedź A. Clear slime, czyli po prostu przeźroczysty klej. B. slime z białego kleju. C. slime lampas. No nie wiem, co to jest slime lampas. Tutaj muszę się podszkolić. W każdym razie ta odpowiedź mi C nic nie mówi, więc odpada. Ogólnie wiecie, że dodatki można dodawać do jakiego chcecie kleju, do jakiego macie pod ręką. Jednak moim zdaniem wszystko najlepiej wychodzi na przeźroczystym kleju, więc zaznaczam odpowiedź A. Chociaż mogę się mylić, potem sprawdzimy. Pytanie numer 4. Water slime to slime z białego kleju i wodnego barwnika. No nie, odpada. B. Clear slime zabarwiony tuszem lub barwnikiem. Może być zabarwiony tuszem lub barwnikiem. Odpowiedź C. Slime pływający w wodzie. No nie. A czy te odpowiedzi są takie troszeczkę mylne, bo water slime inaczej bym na pewno zdefiniowała. Na przykład w taki sposób, że jest on przede wszystkim przeźroczysty i jest jak taka galaretka, do której się wkłada dłonie i wyciąga. I nic nam nie zostaje, ale po prostu chyba najbardziej sensowna odpowiedź jest to odpowiedź B, więc tą sobie zaznaczę. Boję się tego sprawdzania, co jeżeli będę miała tylko jedną odpowiedź dobrą. Pytanie numer 5. Twój slime stał się za twardy, ponieważ A. dodałeś za dużo kleju. No nie, nie, nie. Tutaj to się nie sprawdza. Zazwyczaj slime jest bardziej płynny, kiedy dodajemy za dużo kleju. B. dodajesz za dużo sody. I to obstawiam wstępnie. C. zapomniałeś dodać aktywatora. No jak zapomniałeś dodać aktywatora, no to slime w ogóle nie wychodzi, więc to jest odpowiedź B. Dobra, przechodzimy na drugą stronę. Pytanie numer 6. O, jak to nam bardzo ładnie idzie. Do crunchy slime najlepiej nadaje się... Crunchy to jest tam, gdzie dodajemy te wszystkie kuleczki styropianowe. A. granulat styropianowy. B. regranulat styropianowy. C. degranulat styropianowy. Widzę, że tutaj chcieli nas zmylić, ale oczywiście jest to odpowiedź A, moi drodzy. Granulat styropianowy, tak to nazywa się profesjonalnie. I pamiętajcie, że granulat styropianowy możecie zrobić również sami w domu. Pytanie numer 7. Dlaczego slime nieprzyjemnie pachnie? O, bardzo dużo osób zadawało mi to pytanie na Instagramie i to jest bardzo naprawdę interesujące. Ale przeczytajmy odpowiedzi. A. dostał się do niego kurz. No nie za bardzo. B. dodałem za dużo brokatu. Jeżeli brokat ogólnie ma zapach brzydki, no to na pewno ten slime nie będzie najlepiej pachniał. C. dostały się do niego bakterie. Otóż moi drodzy, jeżeli brzydko pachnie slime, to go wyrzucamy, bo tak, dostały się do niego bakterie. Pamiętacie mój slime z ryżem, który brzydko pachniał? Tam były bakterie, więc odpowiedź C zaznaczam. Ile łyżeczek, o to jest piękne pytanie, ile łyżeczek aktywatora należy dodać do 125 ml białego kleju? Odpowiedź A, 5-6 łyżeczek, odpowiedź B, 5-6 łyżek, przepraszam. Odpowiedź C, nie ma jednego przepisu, trzeba obserwować, co dzieje się ze slime'em i na tej podstawie dodawać kolejne łyżeczki aktywatora. Jak dobrze, że zostało stworzone to pytanie. Słuchajcie, są osoby w komentarzach, które piszą mi, o, bo dodałaś za dużo aktywatora o jedną łyżeczkę. Poprawną odpowiedzią jest C,
chcę. Nie możecie stwierdzić, czy ja dodałam go za dużo, czy za mało. Albo nawet nie pytajcie się, ile dodałeś dokładnie aktywatora. Musicie obserwować slime, jak on się zachowuje. I wtedy na tej podstawie dodawać aktywator. Tak, to na 100% musi być odpowiedź w cenie. Inaczej, bo jeżeli nie, to ja się załamię. Pytanie numer 9. Czy każdego slime'a da się reaktywować? No, widziałam wiele filmów, ale niestety czasem trzeba było je wyrzucić. Ale zobaczymy, jakie są odpowiedzi. Tak, wystarczy dodać odrobinę świeżego kleju. To się sprawdza, ale nie przy każdym slime'ie i zależy, jak bardzo stary jest ten slime i co się z nim stało tak naprawdę. Ale rzadko pomaga klej. B. Tak, należy włożyć go do lodówki. No, lodówka nam nic nie pomoże w tej kwestii. Prędzej, gdyby była odpowiedź do mikrofali, to można byłoby jeszcze próbować. C. Niestety czasem jest już za późno. Wydaje mi się, że zaznaczę odpowiedź C, bo niestety, no, jest o to ciężko. Pytanie numer 10. Wybierz prawdziwą odpowiedź. O Jezu, jak ja nienawidzę tych pytań, ale dobra, spróbujmy to zrobić. Robiąc clear slime, najpierw należy dodać do kleju sodę oczyszczoną. To znaczy, może być taka zależność, bo w sumie jak robię clear slime, chociaż nie, była woda. O dobra, okej, dobra, ale musiałam sobie przemyśleć. Najpierw jest dodawana woda, a potem jest soda oczyszczona, więc to jest nieprawdziwe. Aktywatorem nie może być płyn do prania. No halo, to znaczy, to zależy, które. Gdyby napisali markę jakąś, no to byśmy wtedy mogli pomyśleć, ale to jest nieprawdziwa odpowiedź. Piasek kinetyczny może posłużyć jako barwnik. Ja bym zaznaczyła tą odpowiedź, bo to jest prawda, ponieważ jak robiłam piasek kinetyczny, slime z piaskiem kinetycznym i dodawałam zielony, to slime był zielony. Dobra, tutaj są wszystkie moje odpowiedzi, jak widzicie, i teraz posprawdzamy, gdzie zrobiłam błędy. Będziemy liczyć moje punkty. Dobra, sprawdź odpowiedzi na następnej stronie. Dobra, okej. Przewijamy to. Gdzie to są te odpowiedzi? Tu nie ma. A, dobra, tutaj są. I odpowiedzi do wielkiego testu wiedzy o slime. Pierwsze B. Dobra, sprawdzamy. Pierwsze B. Mamy, jest dobrze. Zaznaczyłam drugie A. Drugie A. Wow, dobrze mi idzie. Trzecie A zaznaczyłam. Trzecie A, zgadza się. Wow, jak na razie mam 3 punkty. Czwarte, co ja zaznaczyłam? Czwarte B. Czwarte, o, B, tak, oczywiście, no nie inaczej. Piąte B. Piąte B, tak, zgadza się. Szóste A. Bo tutaj mam, czekajcie, bo nie widzieliście. Szóste A. I szóste oczywiście. Tak, A! Ale mnie tutaj chcieli zmylić z tym granulatem, regranulatem i degranulatem. Siódme C. Dobra, czekajcie. C, tu też jest C, C i C. Do końca są odpowiedzi C, więc sprawdzimy, czy dobrze zrobiłam. Siódme C jest. Ósme C. A nie mówiłam, że miałam rację z tym aktywatorem? Moi mili. Dobra, slime, żeby go reaktywować. Tu jest też C. I tu jest też C, mam 10 na 10 punktów. Wow, moi kochani, rozwiążcie też również ten test, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, po cześć kochani, pa!